Kiedyś każdy kraj Unii Europejskiej miał własną walutę. Dziś w 19 krajach Unii waluta jest ta sama. Jest nią euro. Euro łączy 338 milionów Europejczyków. Razem są silniejsi. A kto odpowiada za euro? Europejski Bank Centralny wraz z bankami centralnymi krajów strefy euro. To one emitują banknoty euro. Europejski Bank Centralny mieści się w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem. Wszystkie kraje mają też własne banki centralne. Większość z nich ma siedzibę w stolicy. Wszystkie banknoty przedstawiają na stronie przedniej okna lub bramy, a na odwrotnej mosty. Niektóre z nich są stare, inne nowoczesne. Ponieważ banknoty są wartościowe, przestępcy próbują je podrabiać. Ale łatwo można rozpoznać, czy banknot jest prawdziwy. W tym celu wystarczy go sprawdzić. Dotykiem, pod światło i pod kątem. Jak widzisz, sprawdzanie banknotów to nic trudnego. Teraz przyjrzyj się monetom. Monety euro mają stronę wspólną, na której jest mapa Europy, i stronę narodową, która przedstawia słynną postać, zabytek lub symbol. Wiesz już tyle, że możesz zagrać w wyścig po euro. Im więcej wiesz o euro, tym więcej możesz zdobyć punktów. Zagraj online na stronie nowebanknotyeuro.eu. Euro. Nasz pieniądz.